Witam się serdecznie. Z lekkim opóźnieniem, bo mi przed chwilą wywaliło korki i nie miałam prądu, internetu, niczego. Dzisiaj mam w ogóle kiepski dzień do tego live, słuchajcie, ale obiecałam, że będę się starała pomimo wszystko przychodzić, żebyście przynajmniej wyrobiły sobie rytm, że środa o 10 spotykamy się. Kiepski dzień, bo mam zakatarzone dziewczynki, zostały w domu, nie mogły pójść do przedszkola, więc na nie tutaj jednym okiem. Tutaj za chwilę będę musiała kogoś puścić bliskiego mi do domu, jak tylko się zjawi. Dostałam okresu, więc jestem fizycznie też w nie najlepszej kondycji. Także będzie dzisiaj szaleństwo. Słuchajcie, zrobimy tyle, ile damy radę. Dzisiaj mamy literkę J. Monika zgadła wczoraj, że będzie o ja. W bardzo wielu wymiarach, jak widzicie na spisie treści. Dajcie mi jeszcze tylko oczywiście znać, czy mnie widać i słychać. Więc będziemy dzisiaj rozmawiały sobie o ja. Docelowo o ja kontekstualnym, które w spisie treści wymienione jest właściwie jako ostatnie, ale będę chciała do niego, wiadomo, jakieś wprowadzenie zrobić, byście lepiej się oswoiły z tą koncepcją, bo to jest trudna koncepcja, ale też fajnie wyszło, że w alfabecie jest to dopiero na literkę J i że zdążyłyśmy wcześniej porozmawiać o akceptacji i o defuzji, w przeciwieństwie do fuzji, bo rozmawialiśmy konkretnie pod literką F o fuzji, bo znając tamte koncepcje, będzie Wam łatwiej, cześć Marta, będzie Wam łatwiej oswoić się z dzisiejszą. Jeszcze raz głęboki wdech, bo ja dopiero co wbiegłam dosłownie z klatki schodowej, gdzie walczyłam z tymi korkami. Widać, słychać, dzięki. No więc ja. Czemu uznałam, że to jest takie istotne, zwłaszcza, że tak jak też Ania chyba zgadywała wczoraj, że przecież mogłam też porozmawiać w ramach odporności psychicznej o języku na literkę J, bo Ania wie, że rzeczywiście ja tu często kładę nacisk na to, jak ważny jest język, którego używamy, że to często wręcz nasz... Aha, że to często wręcz nasz język wewnętrzny nas unieszczęśliwia i dlatego praca nad tak zwaną semantyką jest bardzo istotna w rozwijaniu odporności psychicznej i ja faktycznie o języku na literkę J myślałam, a jednak wybrałam ja. Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że do języka mamy łatwiejszy dostęp i łatwiej jest nam zauważyć rzeczywiście, że jak inaczej zaczniemy mówić do innych czy do siebie, to będą realne zmiany. Z językiem jest nam łatwiej sobie poradzić, choć wiadomo, że taki utrwalony, no to jest praca nad nawykami, która wymaga cierpliwości i wytrwałości. Ale dogrzebywanie się do tego, czym jest nasze prawdziwe ja, zwłaszcza dla osób, które nie mają rozwiniętej uważności, umiejętności takiego wsłuchiwania się w siebie i nigdy nie miały okazji się z tymi częściami siebie skontaktować, jest znacznie trudniejsze. I dlatego stwierdziłam, że o tym dzisiaj porozmawiam, żeby Wam tak jakby pokazać nowe obszary ewentualnie do zapoznania się. A o języku też wiedziałam, że porozmawiamy przy okazji innych literek, które są jakimiś elementami pracy nad językiem. I ja... To jest taka koncepcja, która właśnie w różny sposób, w różnych nurtach była interpretowana. I bardzo często myśląc o sobie, kim ja jestem, to mamy odruch określania siebie przez na przykład miano takich etykiet społecznych, ról życiowych, płci i nie zdajemy sobie sprawy, że właśnie bardzo często przyklejając do siebie tego typu określenia, dokonujemy fuzji, o której było na literkę F. Więc jeżeli ktoś nie wie, co to jest fuzja, to sobie musicie wrócić do tego live, żeby się zorientować. I żeby się zorientować przede wszystkim, że fuzja nie służy odporności psychicznej, wręcz właśnie prowadzi do tego, że my się absolutnie utożsamiamy z tym, co myślimy o sobie, jak nazywamy siebie, jakie obrazy siebie widzimy. A więc oddajemy władzę naszym myślom, którymi wydaje nam się, że jesteśmy. I myśląc o sobie właśnie w takiej perspektywie ról, etykietek, nazewnictwa w ogóle, czyli utożsamiając się ze słowami określającymi nas, możemy myśleć o sobie w takich trzech sferach. Ja realne, czyli jaka jestem naprawdę, ja powinnościowe, czyli jaka czuję, że powinnam być, jaka powinna być Małgosia według świata, według oczekiwań, według jakichś tam powinności płciowych, rolowych i tak dalej, oraz o ja idealnym, czyli jak w
fajnie by było, żebym była, żeby to było takie idealne, spełniające najwyższe jakieś standardy, takiego też super ego trochę, bo to jest mocno z psychoanalizy. I my tak sobie balansujemy często między tymi trzema ja. Rzadko kiedy siedząc w tym realnym, bo to realne pokazuje, jacy jesteśmy realnie, więc pokazuje też nasze słabości, nasze jakieś niedociągnięcia, z którymi ciężko nam się utożsamić i zazwyczaj siedzimy najmocniej tak naprawdę w tym powinnościowym, widząc siebie takimi, jakimi powinniśmy być i to rodzi właśnie często frustrację, cierpienie emocjonalne, zwłaszcza, że tak jak mówię w tym punkcie pierwszym, ten rodzaj widzenia siebie jest mocno fuzyjny, jest mocno taki mówiący nam, że tak jest, że my tacy jesteśmy, jak siebie określiliśmy, nazwaliśmy, zobaczyliśmy oczami innych, czy tam oczami właśnie tego superego. Więc nie do końca jest to zdrowe, a jest najczęściej stosowane. Jeżeli zapytam się was, kim jesteście, to najczęściej właśnie użyjecie któregoś z tych, że tak powiem, spojrzeń, albo jakie jesteście realnie, albo jak jesteście powinnościowe, albo jak jesteście idealnie. Czyli cały czas siedzimy zazwyczaj w tym pierwszym. Czasem obejrzymy siebie ze względu na to, jakie jesteśmy my fizycznie, jak jesteśmy my myślące, co jest już takim troszeczkę odejściem od tej najbardziej klasycznej koncepcji, ale dalej jest to takie jeszcze dla nas, że tak powiem, dostępne, że powiemy, że no ja fizycznie jestem taka czy inna, że ja to moje ciało, ograniczenia mojego ciała. Chodź, Kamysia, jeszcze tutaj. Chodź. I z czasem jest tak, że stwierdzamy, że no ja to jestem to moje ciało, tak? Czyli ono mówi dużo o tym, kim jestem, jaka jestem i że właściwie to jest coś namacalnego, więc ja jestem, póki jest moje ciało, więc daje nam to jakieś oparcie, ale znów, od razu to powiem, jest to szukanie oparcia, jest to szukanie jakichś elementów stałych, czegoś takiego, co można gdzieś zmaterializować, dokreślić, zamknąć w jakieś ramy. Albo ewentualnie mówimy, że ja o nas jako o ja myślącym, czyli myślę, a więc jestem, tak? A więc ja jestem istotą, która myśli coś o świecie, która widzi świat, interpretuje świat, ale tu znów jest ta fuzyjność, tak? Że my to, jak widzimy świat, to wydaje nam się, że tak jest, zlewamy się z tym bardzo mocno i generalnie wydaje nam się, że my jesteśmy tymi myślami, które myślą, tymi interpretacjami, które interpretują, tymi uczuciami, które czują coś w kontakcie z tym światem. Tymczasem w ramach terapii akceptacji i zaangażowania, o której wam bardzo często mówię i w której mocno pracuję, żeby... Serduszka dla Gabrysi, dziękujemy Marta. W której stosuje się narzędzia pomagające nam właśnie zwiększać elastyczność psychologiczną, stawia się nacisk na dostrzeganie siebie jeszcze z innej perspektywy, właśnie z perspektywy defuzyjnej, czyli takiego odcinania się od tego zlewania z produktami naszego umysłu. A więc ja nie jestem tymi myślami, które sobie krążą w mojej głowie, ja nie jestem tymi emocjami, które sobie przepływają przez moje ciało, jestem czymś więcej. I właśnie w tej koncepcji mówi się, że ja jestem takim ja kontekstualnym, czymś, co jest w ogóle absolutnie stałe i niezmienne, ale też w żaden sposób niezmaterializowane. I od razu autorzy nawet właśnie tej koncepcji otwarcie mówią, że ja kontekstualnego nie da się opisać słowami, właśnie dlatego, że ono nie jest czymś, więc nie da się nadać temu etykietek, dlatego jest tak różniące się od tych opisanych do tej pory różnych naszych ja. Gabrysiu, weź te nogi. Popisy. I żeby poczuć, czym jest ta część nas, trzeba tego po prostu doświadczyć. Dzisiaj chciałam wam przedstawić po prostu jakieś małe przynajmniej ćwiczenia, które mogą wam pomóc się po prostu do tego zbliżyć. Generalnie tylko jeszcze wspomnę, że to ja jako kontekst w koncepcji terapii akceptacji i zaangażowania przeciwstawiane jest ja strukturalnemu, które tak naprawdę w sobie domyka te wymienione wcześniej rodzaje ja.
ja jako struktura, na którą się składają właśnie różne cechy, elementy fizyczności, sposobu myślenia, sposobu reagowania, jakichś ról życiowych, w które są wrzucone powinności, oczekiwania, ideały, to jest takie ja strukturalne i tak zazwyczaj siebie widzimy. I jest to nam potrzebne, bo terapia akceptacji i zaangażowania zawsze podkreśla, że nie chodzi o to, jak rozwijamy uważność, żeby zawsze w każdej sekundzie życia być uważnym. Jak rozwijamy dyfuzję, też nie chodzi o to, żeby zawsze w każdej sekundzie życia być w dyfuzji. Ja bliźnię głowę w dół. No, dobra, pouśmiechaj się. Chodzi o to, by mieć do tego dostęp, by z tego korzystać, by umieć po prostu dzięki temu uwalniać się od fuzji, by dzięki akceptacji odcinać się od tendencji na przykład do unikania i uciekania. I tak samo jest z ja kontekstualnym. Nie chodzi o to, żeby dojść do jakichś przeżyć mistycznych, gdzie my w ogóle odcinamy się od fizycznego widzenia siebie, tylko chodzi o to, żeby mieć takie miejsce, wręcz wam zacytuję, by łatwiej było nam przestać uciekać przed bólem, pomaga takie dojście do ja kontekstualnego, pomaga nam doświadczyć, że jest takie miejsce wewnątrz nas, gdzie ból, bez względu na to, jak wielki, nas nie zrani. Tym jest ja kontekstualne. To jest różnie nazywane i w ogóle śmieszne jest to, że my w ogóle mamy bardzo dużą potrzebę właśnie nazywania tego, co znów pokazuje, jak silnie wpływa na nas język, jak bardzo język wpływa na nasze emocje, na nasze widzenie świata, na nasze uczucia, bo bardzo często jak mówię o ja kontekstualnym, to ktoś mówi, aha, czyli mówimy o duszy, aha, czyli mówimy o jaźni. Wciąż jest ta potrzeba, żeby nadać temu nazwę. Okej, jak mamy potrzebę, możemy to sobie nazwać, ale generalnie ja kontekstualny jest tak naprawdę swego rodzaju przestrzenią, miejscem właśnie gdzieś w nas, czy to bliżej w serca, czy bliżej psychiki, bo każdy z nas gdzieś indziej poczuje to, gdy się z tym skontaktuje. W każdym razie jest to taką przestrzenią, z której my możemy obserwować zarówno to ja myślące, jak i to ja fizyczne, jak i te wszystkie ego, superego, pozostając niezmiennymi. To jest to miejsce, z którego obserwowaliśmy świat jako 10-letnie dzieci, ale nie utożsamiając się z tym, czyli jak sobie pomyślicie o tym umyśle was jako 10-latki, który myślał sobie to czy tamto, o emocjach tej 10-latki, które sobie przepływały przez jej ciało i były takie, a nie inne, to pomyślcie o tym, kto to obserwował. To było właśnie jakieś ja obserwujące. Gdy pomyślicie sobie teraz o was jako 20-latce i o tych myślach, które myślały się w tej 20-latce i sobie je obserwujecie i o tych uczuciach, które czuły się w tej 20-latce i sobie je obserwujecie, to kto to obserwuje? Znów ja obserwujące. I ono jest tym samym niezmiennym ja obserwującym i u tej 10-latki, was 10-letniej i u was 20-letniej i u was obecnej. To jest coś, co jest niezmienne i na co te emocje, te myśli nie są w stanie wpłynąć, jak mocne by nie były. I jeden z ćwiczeń, które najbardziej wydaje mi się zbliża do zrozumienia, czym jest to ja kontekstualne, do którego właśnie osoby odporne psychicznie mają stały dostęp. Nie jest tak, że one są w nim cały czas i są nim cały czas. Te osoby potrafią się po prostu z tym ja kontekstualnym cały czas skontaktować, jeżeli tego potrzebują. Jeżeli właśnie czują bardzo bolesne myśli i wiedzą, że zaczyna się w nich zadziewać fuzja, jeżeli czują bardzo trudne emocje i czują, że te emocje zaczynają je zalewać, potrafią zdystansować się i właśnie z poziomu tego ja obserwującego zobaczyć siebie myślącego te myśli, czującego te uczucia, i potrafią stwierdzić, aha, ja nie jestem ani tymi myślami, ani tymi uczuciami, no bo kim jest ten ktoś, kto obserwuje tą Gosię myślącą i czującą? To jestem prawdziwa ja. To coś, co obserwuje tą Gosię w tej chwili myślącą trudne myśli, czującą trudne emocje. Ktoś to obserwuje w tym momencie. I to jest właśnie. To jest taka metafora nieba i pogody, która właśnie może wam pomóc tak jakby
poczuć i wyobrazić sobie, czym jest to ja, które każda z Was ma, które właśnie jest stałe, niezmienne i jest tą przestrzenią bezpieczeństwa, do której zawsze możecie wracać w momencie, kiedy pojawiają się w Waszej głowie trudne myśli, w Waszym ciele trudne emocje. I to jest właśnie ta przestrzeń, do której osoby odporne psychicznie potrafią wracać, potrafią się z nią skontaktować. I to jest to ja kontekstualne, o którym właśnie chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. I też już jest to coś, o czym wspominam przy literce B, bezpieczeństwo. Gdzie już innymi trochę ćwiczeniami zachęcałam Was do poćwiczenia sobie umiejętności właśnie odszukiwania w sobie takiej przestrzeni bezpieczeństwa. Tam już była szansa, że część z Was mogła się właśnie z tym ja kontekstualnym skontaktować, tylko wtedy świadomie jeszcze tego tak nie nazywam. Metafora nieba i pogody. Twoje ja obserwujące, bo tutaj tak jest nazywane, ale zamiennie z ja kontekstualnym, jest niczym niebo. Myśli i uczucia są jak pogoda. Pogoda nieustannie się zmienia, jednak niezależnie od tego, jak bardzo się pogorszy, nie może w żaden sposób uszkodzić nieba. Najpotężniejsza burza, najbardziej porywisty huragan, największa śnieżyca nie mogą uszkodzić ani skrzywdzić nieba. A bez względu na to, jak zła jest pogoda, niebo zawsze ma na nią miejsce. Prędzej czy później pogoda zawsze się zmienia. Niekiedy zapominamy o tym, że niebo istnieje, ale ono istnieje. Czasami nie potrafimy go dostrzec, gdyż zasłaniają je chmury. Jeśli jednak wzniesiemy się dostatecznie wysoko, ponad najgrubsze i najciemniejsze chmury burzowe, to prędzej czy później dosięgniemy jasnego nieba, rozciągającego się we wszystkich kierunkach, bezgranicznego i czystego. Możesz się uczyć coraz lepiej zyskiwać dostęp do tej części siebie, do bezpiecznej przestrzeni wewnątrz, z której możesz obserwować trudne myśli i uczucia i robić dla nich miejsce. I nie być przez nie bezpośrednio krzywdzony. Z jakiej książki to cytat? To jest z Akt, Zrozumieć Akt Harrisa, tak, Raz Harris, Zrozumieć Akt, terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce. W ogóle chciałam się Wam pochwalić, że od stycznia będę przez 6 tygodni szkoliła się u Rasa Harrisa. Także naprawdę idę ostro w tą terapię i udało mi się dostać do niego na szkolenie. Także jestem mega szczęśliwa i też będę się szkoliła u posłów twórców w ogóle terapii akceptacji i zaangażowania. Więc to jest dla mnie niesamowity zaszczyt i ogromnie się cieszę. Muszę kończyć, dziewczyny. Chciałam dzisiaj jeszcze więcej ćwiczeń, no ale widzicie, że warunków nie mam, bo dziewczynki są naprawdę posmarkane i nie czują się najlepiej. Mam nadzieję, że sobie spróbujecie na spokojnie jeszcze raz o tej metaforze pomyśleć, wsłuchać się w siebie i spojrzeć z tej perspektywy właśnie, kim jest to obserwujące coś we mnie, co obserwuje mnie myślącą, mnie czującą i w końcu zaczniecie momentami czuć, że jest takie coś przede wszystkim i że rzeczywiście jak w różnych sytuacjach dnia będziecie sobie robiły takie ćwiczenie, okej, myślę teraz to, czuję teraz to, widzę siebie myślącą to, czującą to, kim jest to coś, co widzi tą myślącą i czującą to Gosię, zaczniecie łapać kontakt z tą częścią siebie, która rzeczywiście jest zupełnie ponad to, jest stała i niezmienna, jest zawsze. I umiejętność łapania kontaktu z czymś takim, to jest właśnie kontaktowanie się z tym ja obserwującym, ja kontekstualnym, które niesamowicie wspiera nas w utrzymywaniu dystansu, w tym, żeby z tego też dystansu zobaczyć, czy te myśli są sprzyjające, czy nie, czego są efektem, co emocje chcą nam powiedzieć, ale po prostu widząc je i czując, ale nie będąc nimi zalanymi. I to właśnie z tego miejsca, z tej przestrzeni w nas możemy podejmować najlepsze dla nas decyzje, możemy odważać się robić coś pomimo czunego przez nas lęku. Jezu, jak to się odmienia. Pomimo tego, że czujemy, że to coś, co obserwujemy w nas, to jest lęk, że to coś, co widzimy, że myślimy o tym czymś, to jest lęk, to możemy z tej przestrzeni stwierdzić, że okej, ja widzę, że jest lęk, ja słyszę te myśli, widzę, co się pojawia, ale pomimo to
odważam się na przykład podążać za swoimi wartościami. Och, dziękuję za gratulacje. Przepraszam, że dzisiaj tak króciutko i w takich warunkach, ale tak jak mówię, no priorytetem dla mnie jest się z Wami systematycznie spotykać. Jeżeli macie po prostu pytania, coś jest niejasne, no to zadawajcie. Wiecie, że ja sobie jak tylko będzie większa przestrzeń, lepsze warunki, to wskoczę na dodatkowy live. Do pytań się też zawsze odnoszę. Myślę, że koncepcję już Wam, że tak powiem, tutaj wrzuciłam, zapodałam i sobie będziemy dalej mogli ją rozwijać. Ściskam Was bardzo mocno, lecę do córeczek i do ich cioci. Buziaki, pa!